Dzień dobry, witam panie, witam panów. Ulica, no jak ulica chyba państwu znana w naszym mieście, kolejowa. Taka ulica, gdzie widać nawet sprzęt ciężarowy, jeżdżący dość często, osobowy, szczególnie w tak zwanych godzinach pracy, czyli do 15, dlatego że jest tam i parę zakładów pracy i ta ciekawa dzielnica, dworzec PKP, co prawda u nas mało ruchliwy, bo tak jakoś się porobiło z tą koleją, ale ulica jest często uczęszczana. I tutaj przykład macie państwo na tej ulicy, taki, który się powtarza wiosną w każdym miejscu. A mianowicie, są na tej ulicy dwa łuki. I dojeżdżając ulicą tą, przepraszam, że pokazuję państwu rękami, ulicą tą dojeżdżając w stronę dworca PKP, mamy skrzyżowanie z ulicą Świerkową. Na tym skrzyżowaniu trzeba skręcić i wjechać pod górę. A żeby dojechać do tego skrzyżowania i skręcić w niego pod górę w lewo, musimy się upewnić, czy nic nie nadjeżdża sprzeciwka, no bo w lewo skręt niestety się z trasą naszej jazdy przecina. To jest jeden z trudniejszych skrętów właśnie w mieście, gdzie jest duży ruch. Trzeba skręcić w lewo. I powiedzcie im państwo, jakże tam skręcić w lewo, jak krzaki są tak gęste i tak gęsto zarastają pobocze, że nic nie widać. Czyli trzeba się po prostu dojechać i zatrzymać w tamtym miejscu. I zatrzymanie też nic nie daje, bo zza krzaków nie wiadomo, czy ktoś wyjedzie, czy nie. I zdarza się, że już jesteśmy w połowie skrętu w lewo, a tam jedzie samochód z tamtej strony. I jest problem, drodzy państwo. Naprawdę, no zresztą sami popatrzcie. Chodźcie, pojedziemy w tamtą stronę. No to mamy, drodzy państwo, ulica Kolejowa, tak jak żeśmy mówili. No tutaj do góry wjazd w Grabową, to takie to nietypowe skrzyżowanie, które znamy. I podjeżdżajmy. Patrzcie państwo, dojeżdżamy do górki, tam już za górką widać tablicę z napisem ulica Świerkowa. Ja tu wolniutko będę starał się pojechać. Drodzy państwo, o, wyrzucimy sobie nawet z tej góreczki, no może to nie bardzo można na luz, ale wtedy nie powinno nami tak trzęść przy hamulcu. Proszę. Czy widać cokolwiek za tym łukiem? Jeśli będziemy starali się skręcać w Świerkową, czyli w lewo, nic nie widać. Nic, kochani państwo, nie widać. Nic. Nawet gdybyśmy się tu zatrzymali, proszę, wyjechał nam Żuczek, Audi wyjechało i proszę, wyjechało nam w ostatniej chwili. Dopiero jak ja mijam skrzyżowanie, dopiero się coś objawia. Chodzi o te krzaki na poboczu. Na pewno ktoś po prostu o nich zapomniał, ale wiosną zieleń rośnie tak szybko, że nie zdążamy. No i drodzy państwo, teraz jesteśmy w sercu przebudowy ulic, bo jest to w zasadzie jedyny fragment nowo powstającej ulicy, bo jej tu nigdy nie było, a teraz będzie nowa. Pozostałe budowy, które macie i w mieście, i na jego obrzeżu, to wszystko są albo remonty, albo nowe nawierzchnie po ISP-ie, albo przebudowa jakiś ciąg kanalizacyjny, czy remont drogi. Bo tu na przykład jak na Filipów kawałek tej drogi, to też remont jest nawierzchni. Ale tu powstaje fragment zupełnie nowiutki. Drodzy państwo, osoby przedstawiać nie muszę, ale wiecie państwo, dyrektor pan Romuald Koleśnik to człowiek, który w tym mieście wie wszystko o każdej przebudowie drogi. Co byście nie mówili, to na pamięć wie, w którym miejscu. Panie Romku, dobrze mówiłem, że tutaj nowiutkie wszystko. Nowe, tak jest, panie Edwardzie, to będzie nowy 900 metrów powstanie drogi łączącej przedłużenie ulicy Sikorskiego z połączeniem 23 października. Ta ulica, której tu stoimy, będzie zaślepiona, nie będzie tu przejazdu, tu będzie nawrotka i będzie wyjazd do Mieszka i kierunek właśnie na Golda prostej drogi. Tu jest już rozpoczęta budowa, jest przerobione praktycznie całej inwestycji, ponad 10%, jest już około 2,5 miliona wykonano robót, no, z 25 milionów całej inwestycji. W tej chwili jesteśmy właśnie na połączeniu Mieszka, Sikorskiego i 23 października. Czyli tu co? Tu będzie rondo? Tu nie będzie ronda. To będzie jakieś inne rozwiązanie. To będzie właściwie kiedyś rozjazd, być może obwodnica taka mniejsza Suwałk, która przechodzi za Mieszka. Planujemy, tak jest w planach. Tu gdzie widzimy,
ten radar tędy ma dalej przechodzić. Stronę tej olsztyńskiej trasy. Tak, w stronę Bakalarzewskiej ma przechodzić, żeby ominąć ulicę Grunwaldzką, ulicę Mieszka, żeby tutaj odciążyć mieszkańców. Czyli tu będzie taka jakby mała, zachodnia obwodnica, mała, ale to nie jest obwodnica, to jest taka droga, która by pozwalała do czasu wybudowania obwodnicy, zamierzamy odciążyć, mówię, ten, puścić ruch ciężki z miasta. Na razie musimy ratować, mówię, 23 października Zamiejska jest w tragicznym stanie. Była straszny stan, prawda? I ten ciąg tam do żwirowni. Tak, właśnie, to jest zamiejski odcinek, leżący na obszarze miejskim, do nas inwestycja należała. Lecz z udziałem środków unijnych udało się to nam realizować, udaje się na razie, realizujemy, myślę, że za jakieś dwa, trzy miesiące pozwoliła. Będzie już to przejezdne i będzie bezpiecznie. Za 2-3 miesiące tak, w ogóle będzie już zrobione, wykonane. I nawierzchnia i tak dalej. Tak, bo teraz to powstaje korpus drogi, bo ludzie mają okazję się przyjrzeć teraz, jak to się robi. Buduje. Tu powstaje korpus drogi. Powiem więcej, to jest nawet rezerwa, od razu jest po drugą nitkę, bo jest Sikorskiego w ogóle kiedyś ma być dwupasmówką. Czyli w ten sposób jest rezerwa na szerokości tego korpusu drogi. Tak, to będzie dużo więcej zrobione. Rozumiem, i stąd patrząc w tamtą stronę, to jest bardzo szerokie. Tak, widzimy ten pas bardzo szeroki, ale mówię, to jest rezerwą z uzbrojeniem. Ten odcinek powstaje przyszłościowo, że później będzie mniej i taniej. W tej chwili jest to wyprowadzenie w kierunku właśnie w tym zachodnim. Mądra sprawa, żeby do takiej na przykład historii nie wracać, już prawda? Nie będziemy drugi raz wymieniać torfów i poszerzać wykupu gruntu. To jest przewidziane. Przecież tu bardzo miękki grunt był, tak? Tu w chyba torfowy nawet grunt tak, był. Tak, było tutaj około 40 tysięcy ziemi dowiezione, przemieszczone, także jest metrów sześciennych? Tak, 40 tysięcy metrów sześciennych, to jest dużo. Ja mam tylko takie pytanie, bo wydaje mi się, że to powinniśmy powiedzieć na koniec, szczególnie do kierujących, bo to można przyjechać, popatrzeć, a jak fajnie budują, bo to zawsze ciekawe, tak. Człowiek ciekawy, jak to drogowcy tylko robią. Tylko raz, żeby im nie przeszkadzać, a dwa, na litość boską, trzeba uważać na tych ulicach, gdzie się przebudowuje. No ci robotnicy i maszyny nie znikną, a robią pod pełnym obciążeniem ruchu. Tylko ten odcinek jest bez obciążenia, bo to jest nowy. A reszta, wystarczy się obejrzeć na Filipkowską, czy na Łąkową, czy na Staszyca, no wszędzie są maszyny i ludzie. No. O teraz z piskiem hamulców skręcił człowiek w prawo. No przecież to bez wyobraźni zupełnie. No ma radar, może mu to uwieczni go. Czyli apel pewnie do kierowców, żeby trzeba uważać, no musimy tą przebudowę przeżyć. No. Uważać, nie jeździć, jeżeli da się ominąć 23, nie jechać, przyjechać Bakalarzewską, mieszkać, da się przejechać, może trochę dłużej, na pewno bezpieczniej i tym ludziom. No, zamiejski odcinek jest naprawdę trudny, to zapraszam, tam jest wybierana polówkowo robiona jezdnia pod ruchem, nie chcemy zamykać. Sygnalizacja świetna stoi. Wszystko tak stoi, no bo to jest, te pagórki trzeba trochę zniwelować, dosypać, żeby ta droga była naprawdę bezpieczna i przejezdna. No widzimy, że tego ruchu jest. Ciężki sprzęt, piasek wywożony, żwir gdzieś tam, maszyny pracujące, ugniatające, wibrujące. Większość na potrzeby tej inwestycji jedzie, bo to jest, na pewno jedzie na Grunwaldzką, na pewno dojeżdża tu jeszcze brakujące ziemię, dowozi żwiry. Tak, czyli po prostu uważajmy. Za parę miesięcy będzie bezpiecznie, lepiej będzie można jechać. My tu będziemy też tylko czas podglądać. Tylko 50 na godzinę w mieście. Nie, no tak. No to... No jak, drodzy Państwo, ten asfalt ma wytrzymać? Proszę, to była taka podbudowa kiedyś, starą techniką robiona tą drogę. Przy okazji patrzymy tutaj na tej wylotowej z 23 października. O tyle asfaltu, a przejeżdżają tutaj ze żwirowni samochody mające po 20-30 ton obciążenia. A reszta to jest tylko taka podsypka od tylu lat. Na wozy konne to się nadaje, ale nie na drogę, która ma wytrzymywać wszystko. I stąd problem tej jezdni. Ulica Wareńskiego i tutaj przyszło nam zakończyć dzisiejsze spotkanie, ale zanim to zrobimy, to pokazać Państwu dwie ciekawostki. No może, no nie tyle ciekawostki, co dwie rzeczy, które wynikają z życia po prostu. Pierwsza z nich to wróćmy do tego, od czego żeśmy dzisiejszy program zaczęli. A zaczęliśmy od tego, że czegoś nie widać, prawda?
że coś nam zasłania, że coś się dzieje, że musimy się przyglądać. Potem mówiliśmy z panem dyrektorem Koleśnikiem, że jest budowa, że na coś trzeba uważać, że było wszystko okej. To prawda. A teraz macie państwo na ulicy Wareńskiego następującą historię. Proszę powiedzieć tam w dali, jakie to znaki widać. Stoi słupek, zaczyna się tarcza znaku zakazu, ale jakiego zakazu? Nie wiadomo jakiego zakazu, bo nie widać. Po pierwsze. Po drugie macie zakaz zatrzymywania się i następne jeszcze cztery znaki tam stoją. Nic nie widać, tych czterech znaków już w ogóle nie widać. Dlaczego nie widać? Bo rosną drzewa, gałązki wyrastają dość szybko. To się wszystko szybko zazielenia i tego nie widać. Podejdźmy tam bliżej. No i jesteśmy teraz troszkę dalej. Okazuje się, że jeszcze jeden znak jest. Gałązkę może urwę, żeby go było widać. Tutaj dobrze, że jest. O, proszę, jest znak? Czary mary, jest. Tego to w ogóle nie było widać znaku. Widać było tylko obrzeże znaku zakazu. A tam na tym znaku zakazu stoi jeszcze znak u góry ostrzegawczy, roboty drogowe. Też go nie widać. To trzeba pod sam znak podjechać, żeby go zobaczyć. Tych parę gałązek od lip zwisających tutaj można by było przystrzyc. W tym czasie trwa modernizacja skrzyżowania. Trzeba to przebudowywać. I żeby to było jak u ludzi, było bezpiecznie, to musi być oznakowane, a przecież jest co przebudowywać. Patrzcie państwo, jaki tu jest ruch. Przecież tu non-stop coś się dzieje, po to założono tu sygnalizację świetlną, żeby to było widać. To pierwsza sprawa, ale podejdźmy jeszcze parę metrów dalej i jest druga sprawa, bardzo ważna, o której musicie państwo pamiętać. Droga z pierwszeństwem, uwaga, przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów, sygnalizator z sygnalizacją świetlną, to wszystko jest chyba dla ptaszków, które siedzą między gałęziami. Patrzcie państwo, ja siedzę w tej kamizelce, nieładnie mi się tak trochę tutaj kręcić, ale myślę, że kierowcy to uszanują, że nie zabiją mnie od razu, tylko jeszcze to jakiś czas potrwa. Wejdę tu na te między pasami oznakowania. To jest linia do nowego skrzyżowania. Wiem, że za chwilę pojawi się tu dywanik asfaltowy, że nie ma sensu dokładać pieniędzy, żeby tą linię na nowo oznakowywać. Po pierwsze, tam są stare linie, które są jeszcze bardziej widoczne niż ta nowa linia. Zejdę, bo rozjedzie mnie jakiś kurak. Tak przynajmniej na tym pisze. Jest napisane, przepraszam. I które linie znaczą cokolwiek dla tej drogi? Wiem, jest to okres przebudowy, ale ostatnio nawet słyszałem, że pogubili tu się egzaminowani kandydaci na kierowców, że były problemy. No taka jest prawda, musicie państwo wierzyć w znaki. W jakie znaki trzeba wierzyć? Ano właśnie w ten znak, który mówił, że są tu określone pasy ruchu. Ale jak w niego wierzyć, jak go nie widać? I wtedy można się do tego przystosować. Określone pasy ruchu są na tej jezdni. Na każdej jezdni są pasy ruchu. Nawet gdy nie są oznakowane, ale są. A tu, no nie wiadomo, który znak cokolwiek znaczy. Ja na miejscu drogowców to bym po prostu starł na czas przebudowy. Albo oznakował mocno linię te, które obowiązują. Albo wprowadził żółtą linię, która obowiązuje na ten czas przebudowy. Wiem, to kosztuje. Żeby tu oznaczyć teraz to żółtą farbą, to na tą farbę się wyda pieniądze. Ale nie wiem, czy kosztuje mniej, czy więcej od rozbitego samochodu, czy połamanych nóg. W najlepszym wypadku. Co tu więcej kosztuje? Także trzeba to rozgraniczyć, drodzy państwo. Ja tylko mam do was jedną prośbę. Ponieważ takie są miejsca u nas i jeszcze niedoszlifowane, trwa na nich przebudowa, ugruntowywanie tego wszystkiego, to pamiętajcie państwo, tu i duże i małe samochody jeżdżą. Zachowajcie szczególną ostrożność. Bądźcie bardzo ostrożni. Starajcie się jeździć z wyczuciem, troszkę wyobraźni. Jeśli nie wiemy, co zrobić, to trzeba zwolnić i przeanalizować trasę. Dzięki, do następnego wtorku.